5-2 na koniec sezonu to chyba godne pożegnanie z rozgrywkami. No tak, chcieliśmy za wszelką cenę tutaj wygrać przed własną publicznością. To się udało, choć tak naprawdę nie było łatwo. W pierwszej połowie dość ciężki mecz. Udało nam się strzelić bramkę do szatni, później szybka bramka. Myślę, że troszkę Grudziądz musiał się otworzyć, no bo to oni grali jednak o życie, a nie my. 2-1, troszkę nerwówki było, ale udało nam się strzelić tą bramkę na 3-1 i wtedy już taki był luz totalny. Wszystko poszło w dobrą stronę. Ostatecznie kończycie sezon na 9 miejscu i to na pewno jest przyjęte w drużynie z niedosytem. No tak, na pewno, tak jak patrzymy na tabelę, 2 punkty tak naprawdę brakły do tego. Jeden mecz zwycięski, czyli załóżmy 3 punkty do tego, żeby być w barażach, więc na pewno jest niedosyt, ale tak w piłce bywa. Kończymy sezon na 9 miejscu, też cieszymy się z tego 9 miejsca jednak, bo te rozgrywki Pucharu Polski w naszym wypadku są na plusie, bo tam zaczynamy bodajże z drugiej rundy. A jesteś zaskoczony tym, które drużyny awansowały wyżej i które spadły? Znaczy, na pewno nie jestem zaskoczony tymi drużynami, które awansowały, ale wydaje mi się, że tutaj w tych barażach niektóre drużyny no, zaprzepaściły też tak naprawdę szansę o ten awans, bo Skra Częstochowa nie miała jakiejś dobrej pasy ostatnio i tak naprawdę w ostatnim meczu w końcówce udało im się uzyskać to 6. miejsce. Drużyny, które spadły, ciężko mi to oceniać, nie jestem od tego. Wiele razy też spadałem z drużynami, więc to nie jest miła sytuacja, no ale nas to nie dotyczy, niech oni się po prostu martwią. A kibice teraz zastanawiają się nad tym, czy Tomasz Swędrowski zostaje w Motorze na następny sezon. Wytłumaczmy może tę sytuację, żeby było jasne i klarownie. Mam ważny kontrakt, więc nigdzie się nie ruszam.